proszę pana starostę sieradzkiego Mariusza Bądziora o wystąpienie okolicznościowe. Szanowni Państwo, Szanowni Goście. 3 maja 1791 roku jest jedną z najważniejszych dat w naszej polskiej historii. To właśnie 227 lat temu Sejm zwany Wielkim, kierując się dobrem narodu, wykorzenieniem z kraju bez rządu i bez ładu, a mając na względzie umocnienie suwerenności Rzeczypospolitej, przyjął wielkoponną ustawę urzędową, Konstytucję 3 maja. Był to najwspanialszy dokument epoki, bowiem Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą w świecie po amerykańskiej, prawną, nowoczesną regulacją ustroju naszego kraju. Jej treść tworzyli wspaniali politycy. Konstytucja 3 maja zniosła liberum veto i wolną elekcję. Zlikwidowała podział Rzeczpospolitej na koronę i Wielkie Księstwo Litewskie. Były to fundamentalne zasady mające zahamować chaos w kraju, jaki powstał w naszej ojczyźnie w skomplikowanych okolicznościach historycznych i geopolitycznych. Proszę pozwolić, iż przypomnę, że to zręczne postępowanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego poparte było działaniami wielu światłych ludzi widzących konieczną potrzebę reform. Dzięki nim zwołany został jeszcze w 1788 roku Sejm zwany później czteroletnim. To właśnie w trakcie tego Sejmu, bo obradującego z przerwami do 1792 roku uchwalono Konstytucję. To właśnie mądrość króla zdecydowała, że posłowie przyjęli Konstytucję. Złożyli ślubowanie, a uroczystość kościelna uwieńczyła wielkie wydarzenie 3 maja 1791 roku. Od tego momentu Polska miała konstytucję. Utworzono rząd, nadając mu duży zakres władzy. Ówczesną mądrość Polaków podziwiało wiele narodów Europy. Uchwalono, że ten pamiętny 3 maja będzie uroczyście obchodzony jako polskie święto narodowe. Niestety niedługo Polska cieszyła się tym wspaniałym wydarzeniem. Przyszłe lata zdrady, niewoli, a kolejne rozbiory Polski miały na celu pozbawienie nas państwowości. Zabijano polskiego ducha, walczono z polską mową, wymazywano nasz kraj z map, w kartach historii zdrapywano wszystko, co mówiło się po polsku i mówiło się o Polsce. Panie i panowie, uroczystości upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja stanowią jedynie i aż wyraz naszego współczesnego szacunku dla przodków i ich dokonań. Udział w tym święcie, szczególnie w gronie rodziny i przyjaciół, jest również doskonałą lekcją patriotyzmu. Cieszę się, że w dniu dzisiejszym tak wielu mieszkańców Sieradza i powiatu sieradzkiego zechciało wziąć udział w tych uroczystościach. Szczerze dziękuję za Państwa obecność, dziękuję za biało-czerwone flagi, za czas poświęcony naszemu wspólnemu świętowaniu i dziękuję za Wasz patriotyzm. Patriotyzm każdego dnia. Z okazji święta 3 maja życzę wszystkim mieszkańcom naszego powiatu wzajemnej życzliwości, wytrwałości w dążeniu do celu, poczucia dumy z bycia tym, że jesteśmy Polakami. Dziękuję serdecznie.